Norwegia już to robi z ludźmi. Szokująca, wstrząsająca przepowiednia Snowidza która zrealizowała się przepowiednia Snowidza Zyczuchowa. Jednak o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Jak brzmiała ta wizja przepowiednia Snowidza Co takiego robi Norwegia? o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwon a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku zalejkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu dzisiaj na temat wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego zrealizowanej przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącej Norwegii i tego co robi Norwegia Norwegia z obywatelami, z ludźmi. E, ta przepowiednia tutaj się zrealizowała. No, to też ciekawa sprawa, bo no u nas tutaj raczej w Polsce nie dociera zbyt dużo informacji, tak, e, jeśli chodzi o Norwegię. Znaczy, dociera, tak, no ale my, jakby się aż tak mocno tym kwestią nie interesujemy, tym tematem. Oczywiście, no sporo Polaków pracuje w Norwegii, ale też w innych państwach, praktycznie na całym świecie Polacy pracują, tak. Natomiast tutaj zrealizowała się przepowiednia Jasnowicza Jackowskiego, o której mówił Jasnowicza Jackowski swego czasu. Czasu. jak brzmiała ta przepowiednia? Znowu Jackowski mówi w ten sposób, tak, no bo że oprócz Niemiec, także inne państwa będą uszczelniać swoje granice. Wiemy o tym, że Niemcy tutaj przywracają kontrolę na granicach, tak, że Niemcy praktycznie sprawdzają tutaj wyrywkowo, kto wjeżdża do ich kraju, tak, niby tam mówią, że to są wszystko kwestie bezpieczeństwa, tak, tak, tak dalej, ale pytanie, czy to nie jest odgradzanie się przed Polską, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że obawiają się, że na przykład nie, z Polski ucieknie bardzo dużo ludzi, że rozpocznie się wojna, czy Polska zaangażuje się w wojnę, jeśli chodzi o Ukrainę i tu na przykład mogą być ataki Rosji na Polskę i to spowoduje strach, obawy Polaków, którzy będą uciekać z Polski do Niemiec. No, ciekawe, że na przykład w ten sposób nie odgradzają się Niemcy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w 2022 roku w lutym. To wtedy po prostu nie odgradzali się, zresztą przyjęli wtedy bardzo dużo uchodźców, a teraz po prostu nagle się odgradzają tak, no i tutaj sprawdziła się ta przepowiednia w kontekście Norwegii ponieważ Norwegia także uszczelnia swoje granice tak, w, tutaj Norwegia to tłumaczy w ten sposób, że w obawie przed terrorystami, tak e, e, czyli Norwegia także uszczelnia tutaj swoje po prostu granice czyli Norwegia postępuje w podobny sposób jak Niemcy, no i tutaj oczywiście tłumaczenie jeśli chodzi o władze norweskie jest takie, że w obawie przed terrorystami tak, no bo zawsze podają takie tak górnolotne, wyższe jakby po prostu tutaj, tak, przyczyny, powód, powód, dla których po prostu prowadzają takie kontrole. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście jest to realny przyczyna, tak? No ja nie mieszkam w Norwegii, nie wiem, jaka jest tam sytuacja. Raczej się nie słyszy na co dzień, żeby nie wiem, jakiś zamachowiec był w Norwegii, czy bomby wysadzali i tak dalej. Z drugiej strony, no wiadomo, że Europa znajduje się w nieciekawej sytuacji, więc może być po prostu obawa. No ale pytanie też jest takie, tak? Czy rzeczywiście jest to powód taki, czy po prostu. Tutaj, tak, czy to jest jakieś inne tłumaczenia, obawa, na przykład przed uchodźcami, czy na przykład przed po prostu tutaj Rosją, która mogłaby potencjalnie zaatakować Norwegię i tak dalej, chociaż nic na to na razie nie wskazuje. Natomiast tutaj zrealizowała się ta wizja przepowiednia snowidza Jackowskiego, tak, że oprócz Niemiec tak, że inne państwa będą uszczelniać swoje granice, i niewątpliwie mało osób pewnie zdawało sobie sprawę, czy mogą w ogóle w ten sposób pomyśleć, nawet ja bym nawet nie pomyślał w ten sposób, tak? Że Norwegia e, też po prostu uszczelnia swoje tutaj granice. No wiadomo, przywracają tam kontrolę, bardziej sprawdzają te granice, tak? No to już jest, są ich tam jakieś y, procedury, które oni mają szczegółowe, natomiast to rzeczywiście praktycznie tutaj robią. E, kraj, który teoretycznie by, każdy by powiedział, nie no, znaczy nie ma jakiegoś problemu, żeby przyjechać do Norwegii, tak? Czy wyjechać z Norwegii. No być może dla nas tutaj Polaków nie ma, tak? Ale być może Norwegia rzeczywiście zamyka się po prostu na pewne państwa, na jakieś narodowe. Nie wiadomo, tak? Natomiast tutaj zrealizowała się ta przepowiednia Stanowidzeckiego, że nie tylko Niemcy, także oprócz Niemiec, także inne państwa będą uszczelniać swoje granice, tak? będą praktycznie tutaj uszczelniać swoje granice. Jeśli chodzi o to, co będzie się działo, no to to jak mówię, to już mówiłem to wielokrotnie na moim kanale, pytanie też jest, jeśli chodzi o kwestie Europy i tak dalej, kwestie dotyczące właśnie tutaj swobodnego podróżowania, otwartych granic, czy to rzeczywiście po prostu dzisiaj funkcjonuje, czy też nie, tak? Czy to jest po prostu wszystko farsa, a te wszystkie państwa zamykają się, jeśli chodzi o, o siebie na, na a te wszystkie państwa zamykają się tutaj, tak, praktycznie tutaj się chodzi o ludzi, którzy mają przyjeżdżać, czy weryfikują, czy też sprawdzają, kto do nich ma przyjechać, tak, pod względem po prostu tutaj bezpieczeństwa. Czyli Norwegia jest kolejnym państwem i tutaj to rzeczywiście Jasnowic przewidział, tak, że oprócz Niemiec także będą inne państwa, które będą uszczelniać swoje granice. Zresztą tak to ładnie brzmi, tak, tak eufemistycznie, tak, uszczelniać swoich granic, tak? Mm, tak byśmy okna na przykład i uszczelniasz swoje po prostu ognia, żeby ci nie okna, żeby ci nie było zimno, tak? No, kiedyś tam były te okna drewniane, dzisiaj pewnie większość ludzi ma te okna po prostu plastikowe, e, tak? No też są nowoczesne okna drewniane, ale te stare te okna drewniane to zawsze po prostu tam były szpary różne, wiatr hulał i tak dalej, e, no to ludzie uszczelniani różnymi rodzajami tam po prostu jakimiś że, tutaj piankami czy jakimiś po prostu innymi rzeczami, nie, tak? No to jak to ładnie brzmi, tutaj uszczelnianie granicy tak? Na no, czy to nie jest po prostu zamykanie się danego państwa na inną ludność? Także na przykład, nie wiem, z Norwegii, ja, ja, ja nie wiem, jak jest dokładnie tam przepisy, ale na przykład, no, już abstrahując, a jak jeśli chodzi o nerwię, ale na przykład dane państwo powie, nie no, my jesteśmy otwarci, można swobodnie podróżować, ale tak, do pracy, z pracy, do pracy, tak, do państwa, albo na przykład, nie, wiem, masz jakąś wizę turystyczną na jakiś czas, na parę dni czy na parę dziesiąt dni, tak? Tak na przykład w Stanach Zjednoczonych, musisz, jak tam pojedzie, hajt, to jedzie to musisz uzyskać jest zgodę, wizę. To jest też wiza turystyczna, najleś tam dni, tam chyba nie wiem, na 60 dni czy na 90 dni maksymalnie. Nie, tak, mało tego, jeszcze ci w tych Stanach Zjednoczonych na lotnisku może cofnąć tam urzędnik bez podania przyczyny, tak, czy jedzieć sobie na przykład ktoś tam turystycznie, czy jakieś małżeństwo, czy para, a na przykład urzędnikowi się nie spodoba, spodobasz na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku i Cię cofnie po prostu i powiedz, przyleciałeś tam lecisz, ile tam się lecisz czy 6, 6, chyba 9 godzin z Polski no i on na przykład stwierdzi, a coś, coś jest nie tak i cię po prostu cofnie, ma prawo cię cofnąć, bo nie wydać się zgody na, pomimo tego, że, że po prostu już przyjechałeś do tego kraju na po prostu przekroczenie lotniska, tak? No więc pytanie, czy za tym się po prostu kryje coś grubszego, tak, oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale Norwegia może się obawiać, że po prostu tak zostanie zaatakowana na przykład jakiejś fali uchodźców, no to w jakiej w takiej sytuacji na przykład Polska powinna się zachować, tak? To Polska też w ogóle powinna wszystkie swoje granice pozamykać i z Ukrainą, i tutaj z Białorusią, i z obodem z królewcem, no bo przecież tam jest ryzyko niebezpieczeństwo, to już w ogóle po prostu powinniśmy być kompletnie pozamykani na cztery spusty, Tak, i w ogóle samoloty to powinny po prostu. Po prostu jeden dziennie startować z lotniska, przefiltrowani wszyscy, tylko w jakim celu, tylko ważne, pilne cele, i tak dalej. No a tutaj rzeczywiście inne państwa takie rzeczy wprowadzają. Oczywiście Norwegia może tego nie robić po prostu w jakiś sposób restrykcyjny, ale to też jest takie zmiękczanie społeczeństwa, także oni mówią, nie, nie, no teraz są przywracane, jest, po pierwsze są nazwane tak miękko, także uszczelnianie granic, czyli to nie jest nic takiego przerażającego, tylko zawsze można po prostu podkręcić śrubę, tak, także na przykład te wymagania mogą być. Coraz bardziej zaoszczone, tak. Czyli na przykład możesz wjechać do danego państwa na 90 dni, to ci potem na przykład zmniejszą do 30 dni, a potem do 7 dni, tak. Że możesz przyjechać na przykład, jeśli chodzi o pracę, nie ma żadnego problemu, ale na przykład w przyszłości musisz na przykład wykazać, że masz pozwolenie na pracę, czy jakiś list uwierzytelniający od pracodawcy, tak. Czy na przykład, nie wiem, w jakichś celach po prostu medycznych, na jakąś operację, ale musisz mieć potwierdzenie, że rzeczywiście tu przyratujesz w celach medycznych, tak. Oczywiście. Ja tutaj już po prostu abstrahuję, wychodzę jakby dalej w przyszłość, tak, ale to zawsze może być zwiększone, tak, może po prostu jeśli chodzi o Norwegię, granice można swobodnie przekraczać, tak, a te kontrole są wyrywkowe, ale zawsze można tutaj to wszystko po prostu tak założyć te przepisy na granicy, tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Na pewno tutaj też oglądają po prostu te filmy Polacy, którzy mieszkają w Norwegii. E, czym to jest podyktowane, czego się po prostu tutaj władze norweskie obawiają? E, piszcie w komentarzach to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.